Spodziewająca się pierwszego dziecka Weronika Marczuk, 48 l. jest wstrząśnięta katastrofą ukraińskiego samolotu. W środę rano, 8 stycznia, na lotnisku w Teheranie rozbił się samolot ukraińskich linii lotniczych, MAU, ze 176 osobami na pokładzie. Reklama łączności z Boeingiem 737 została utracona zaraz po starcie. Zginęli wszyscy pasażerowie i cała załoga samolotu. Zaskakujący jest fakt, że zaledwie dwa dni temu maszyna przeszła przegląd techniczny, Boeing był w dobrym stanie. Tragedia bardzo poruszyła Weronikę Marczuk, byłą żonę Cezarego Pazury, która spodziewa się obecnie swojego pierwszego dziecka. Za pośrednictwem mediów społecznościowych celebrytka postanowiła wesprzeć rodzinę ofiar. Tragedia. I choć nic już nie wskrzesi ofiary, możliwa przyczyna przeraża. Wszystkim rodzinom ofiar, członków ekipażu ukraińskich linii ma ogromne wyrazy współczucia, napisała. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.